wróciłam! Minęłam monopolowy i kupiłam ci 8 pak piwa! Siedź, ja ci zaraz poleję. Poczekaj, tylko się rozbiorę i zaraz ci naleję piwka. Kochanie, weź pilotę, dzisiaj oglądamy tylko to, co ty chcesz. Kochanie, dzisiaj jest mój ulubiony dzień polerowania twoich butów! Właśnie wyczyściłam ci już kroksy. Lubię to robić! Potem patrzę, jak to zakładasz i myślę sobie, ha! 2 godziny spędziłam na polerowaniu jemu butów. Jest efekt! Mój misiu wygląda ślicznie! Kocie, a pamiętasz, jak cały rok oszczędzałam na remont kuchni? Oj, jak pamiętasz, jak marudziłam, że ta nie działa, że jest stara? Pamiętasz, jak sobie nic nie kupiłam przez cały rok? No więc zaoszczędziłam sporo kasy i pomyślałam sobie, kuchnia jest jaka jest, ale działa. Ja dam ci te pieniądze na nowy samochód. Co ty na to? Ja będę szczęśliwa, jak ty będziesz szczęśliwy. A wiem, że ty byś chciał nową brykę. A ja w tej kuchni co? Jak gotować nie umiałam tak dobrze jak twoja mamusia, tak się nigdy już nie nauczę. Postaram się tylko ciągle dążyć do jej ideału. A kiedy ona znowu przyjdzie? Ty, ej, a może w końcu twoja mama zostałaby na noc i tak przynajmniej 3 razy w tygodniu. Ciii, dzwoni do twojej mamusi. Muszę ją zapytać, jak żyć, bo ona wie wszystko najlepiej. Mamusio, dzień dobry. Tak, u Adama wszystko dobrze. Po prostu chciałam iść do fryzjera i do kosmetyczki, ale nie mogę iść do fryzjera i do kosmetyczki, dopóki nie zapytam mojej ukochanej teściowej, na jaki kolor zafarbować włosy, jakiej długości zrobić paznokcie. Wszystko wiesz najlepiej i porady twoje są złote. Mam nadzieję, że jak pewnego dnia będziemy mieć z Adamem dzieci, to powiesz mi, jak wychować nasze wspólne dziecko, bo tylko ty umiesz wychowywać dzieci tak dobrze. A, mamusiu, jeszcze jedno. Wspaniale mieć taką teściową jak ty. A, najbardziej lubię te wieczory, kiedy oglądamy razem Eurosport. Może jest jakiś mecz w telewizji, chętnie z tobą obejrzę. Buty wypolerowane, co by tu jeszcze porobić, żeby umilić ci życie? Kochanie, czy mnie się zdaje, czy znowu kupiłeś mi kwiaty z wyprzedaży? Jesteś taki romantyczny. Zawsze to jeden dzień postoi. Pachną cmentarzem. Zresztą, co za różnica. Prezent to prezent. Kocham cię, myszku. Cześć, kotku. Tak sobie pomyślałam, że odkąd mieszkamy razem, ciągle jestem w domu, ciągle nie masz czasu dla siebie. No to poszłam sobie do parku dzisiaj, wiesz? Pochodzę sobie z 2-3 godzinki. Weź się zajmij sobą. Po prostu sobie posiedź sam w domu. No, włącz sobie może PlayStation. Jak chcesz, to sobie zrób nawet bałagan. A co tam? Nic się nie stanie, no. Ja sobie pochodzę tutaj po parku, jest całkiem tak mroźno rzeźko, wiesz? Fajnie, no. Kocham cię, myszaku, także korzystaj sobie z domku, a ja sobie pochodzę po ulicy. No, pa, pa.